W przerwie uczulałem chłopaku, że nie przyjechała do nas głupia drużyna, która umie grać w piłkę i jest tutaj w stanie nam strzelić jeszcze gola. No niestety na własne życzenie zremisowaliśmy ten mecz, bo dwa głupie błędy, rzuty karne, no i mecz kończy się 3-3. Zawsze boli, jak się traci bramki w ostatnich minutach. I zamiast zinkasować 3 punkty, to się ma tylko jeden. Mówiłem, że przed meczem też chłopakom, że no mecz meczowi nie jest równy, mecz wędzkowy nam się troszeczkę ułoży. Nasze boisko wcale nie jest naszym sprzymierzeńcem, bo jest ono dosyć małe. Przy nam stylu grania no pasuje nam troszeczkę grać na większym boisku. Łatwiej jest tutaj się bronić. Zawsze jest tak, że po takim meczu 10-1 może gdzieś tam w głowie zaświtać, że my tutaj wszystkich będziemy odstawiać z kwitkiem, a tak dzisiaj się przekonaliśmy, że tak nie jest. Żadna drużyna nie będzie odstawiać nogi i żadna drużyna się nie położy przed nami. Najgorsze jest to, że my znamy swoją siłę i musimy no, przełknąć, powiem, gorycz tej porażki, mimo że to był remis. No, przede wszystkim chcemy grać jak najlepiej. Grać jak najlepiej. Jak będziemy grać dobrze i mądrze, to przy okazji będą punkty. No i ostrzegać się takich błędów jak dzisiaj, bo praktycznie zrobiliśmy zmiany i te zmiany nic nie wniosły, tylko gdzieś tam zrobił się bałagan. No i to też najbardziej boli. No ja zawsze będę powtarzał, że my się wzmocniliśmy w tej rundzie, bo po prostu nikt nie odszedł. Zawsze łatwiej jest grać w tej samej ekipie, w tej samej drużynie, niż co pół roku zmieniać chłopaków i czyścić szatnie. Bo jeśli drużyna się zna, jest zgrana, no to każdy wie, co może od kolegi oczekiwać. Będziemy chcieli wygrać tą ligę i grać jak najlepiej. Bo jak było widać, mamy drużynę teraz, tak? Czyli to, co najbardziej cieszę, że to jest, ona jest stworzona tak w krótkim czasie, tak? Jeszcze jakbyśmy się trafili 2 miesiące do tyłu, to jeszcze nie wiadomo, czy Sporting miał jeszcze dalej grywać. I się okazało, że zebraliśmy grupę 14 chłopaków, jeszcze tam dwóch dojdzie, która fajnie gra w piłkę, tak? Jak było widać, to był jeden z ciekawszych meczy za mojej kadencji w wykonaniu Sportingu, najlepszy, tak? Indywidualne umiejętności tego akurat ich napastnika sprawiły, że szli 2 bramki, tak? U nas to jednak wprawdzie karne, ale też przy piłce jakoś potrafiliśmy się utrzymać. Chłopaki zapierdzielali, na dupach jeździli i to za to, że jeździli, była nagroda w końcówce, tak? Że udało nam się te 2 karne, które były bezdyskusyjne, bo 2 razy jak go przeciął tam, to jest masakra. Ale wynik może i ważny. Ale mnie cieszy to, że jest zespół właśnie. To jest najważniejsze. Tak jak zawsze mieliśmy kibiców, nie mieliśmy zespołu, to teraz mamy jedno i drogę. To mnie cieszy, nie? Ten zespół do przodu ciągniemy, tak? Tak jak wtedy mieliśmy starszych zawodników, teraz weszła młoda krew. Praktycznie wszyscy poniżej 20 roku życia. I oni ciągną wózek, tak? Czyli przyjęli się fajnie zapierdzielają i to jest chyba najważniejsze. W szczególności dla trenera, że jest czym wymieniać, no i w końcu od pół roku Sportek może robić zmiany. Mamy wartościowych zmienników i taka... Zresztą to było widać, tak? 3 weszło, 3 pociągnęło i my będziemy zespołem, który pomoże awansować amatorowi. My tam do awansu się nie pchamy, oczywiście, jeżeli będzie taka sytuacja, na pewno z tego skorzystamy. Chcemy się, najważniejsze, chcemy grać w piłkę, bawić się tą piłką, żeby ona sprawdzała na przyjemność. To zresztą mi się było widać. Wyglądało to, powiem szczerze, tak jak mówiłem, nasz najlepszy mecz za moich trenerki tutaj, zarówno w 5. lidze, jak i w tamtych klasie. Dzień dzisiejszy pamiętamy ten ostatni mecz, to graliśmy tutaj, dostaliśmy 6, nasi kibice krzyczeli, nic się nie stało. A jednak w naszych głowach się stało, tak? Bo myśmy wtedy meczu się już nie podnieśli i praktycznie oprócz tych 2 przedostatnich meczów, co myśmy wygrali, wszystko dostawaliśmy w czapkę. Najgorszy był w tym wszystkim mój styl, tak? Bo przegrać można zawsze. Dzisiaj nawet jakbyśmy nie odbili, to te same słowa były z mojej wychowania. Tak? Czyli tak najlepszy mecz, bo chłopaki naprawdę sytuację 1 na 1 powygrywali, ile razem pokopali, odebrali, naprawdę aż chciało się klaskać.